39 tydzień 2023 dla Koziorożca. Umowy, negocjacje, nowe biznesy, ale z powodu mentalnego więzienia, w którym jesteście, więzienia waszych umysłów, przekonań, starych, utartych schematów, nieaktualnych rozwiązań, przy braku nowej wiedzy, braku komunikacji, spadku energii, ten wasz zakładany, nowy, pozytywny początek nie nadejdzie, ale w waszym wnętrzu pojawi się głos serca, zaświeci wam dusza, samo źródło, które jest sercem piramidy. Jeżeli uwolnicie się z tego więzienia, wyjdziecie z więzienia własnych ego przekonań i usłyszycie głos serca, wtedy będziecie otwarci na nowe rozwiązania, nowe podejście i nowy, piękny początek. Wtedy ten odwrócony wodospad, który zabiera wam energię, będzie płynąć w swoim naturalnym kierunku. Jest to symbol źródła, który będzie tworzyć dla was energię.